Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. To już 28 sakrowni przed nami. Trochę lat upłynęło, a my ciągle młodzi i pełni energii. I tak zaczynamy nasz sakrofium i filmowo i dzisiaj msza święta o godzinie 18 w katedrze. Kto z Państwa znajdzie czas i to zapraszamy serdecznie. Przed nami goście. Goście znani Państwu, Arnaldo Casali i Beata Goleńska. Tak, przyjeżdżają Państwo już od wielu lat do nas na sakrofium. Ja może przybliżę. Państwo są prywatnie małżeństwem. Arnaldo jest na co dzień urzędnikiem watykańskim, a Beata jest urzędnikiem z Brukseli. Także może małżeństwo być i w takiej... A przede wszystkim łączy nas film i festiwal Popoli Religioni w Terni. Oczywiście nasz zamojski sakrofium, z tym festiwalem współpracujemy wiele, wiele lat. Państwo tu występują też przede wszystkim na dzisiejszym spotkaniu w roli reżyser, scenarzysta, aktor, producent, aktorka, tłumaczka i święty Franciszek. Święty Franciszek, postać wyjątkowa, ale dowiemy się to o postaci, o filmie po projekcji filmowej, na którą zapraszam na rozmowę po projekcji filmowej. Oddaję głos na chwilę naszym gościom. Dobry wieczór. No, dzisiaj jest 16 raz, że jestem w Zamościu, sakrofilm, ale pierwszy raz jak reżysera, dlatego najważniejsze dla mnie jest bardzo ważne, bo ja bardzo lubię Andrzej Wiesław, ten festiwal, ten miasto bardzo znam. Bo dużo, dużo lat, że jesteśmy tu każdy roku dla sakrofilm. I to jest mój pierwszy film. Jest to pierwszy film w pierwsza szopka. Pierwszy film w pierwsza szopka. Na pierwsza. O pierwsza szopkę. I też jest pierwszy film komedia o Franciszek Asiżu. Dlatego myślę, że może być ciekawe, bo jest nowa wizja o święty Franciszek, jest scenariusz, jest tratto oparty na o pamięci kolegi Franciszek. Wspomnienia, pamiętnikach współtowarzyszy Franciszka. Dlatego jest to prawdziwe, to co będziecie oglądasz, jest prawdziwe, nie jest tylko wizja artystyczna, jest prawdziwe życie o Franciszek, dlatego po filmu możemy rozmawiać. Ja będę mówić po włosku, lepiej niż po polsku. Ale dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko dodać, że bardzo dziękujemy, że Państwo nas gościcie tutaj. Film był pokazywany już w kilku miejscach, ale jeszcze nigdy nie był na festiwalu, a więc Sakrofilm to pierwszy nasz festiwal. Dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy o projekcję. Non soffriva niente, ma offriva a tutti il re delle feste, l'amante di
Sam cię zawór do sęki, płci parła za tym twoje wertyje, bo jest to w tej kolosie, które chce być w godzinie. Jak ja to płytale straczą, i skąpię mięsa, błądu i noty, jest na mano na bałkę, powolnie mu powraca. I Francesco nie będę matą, i ty będę pracą, i ty będę parę, i będę filę, bo jak idę to do mojej perfekty, Francesco, hai due del baccaiolo. Dove? Là, insieme ad altra gente, allora. Sono sceso adesso. Ma dov'è? Eccolo là. Zacznę takie pytanie, bo też kilka razy już byłem w Terni. To jest Umbria, stolica Perugia, jest tam Asyż, jest też i Greccio blisko Terni. I zawsze się zastanawiałem, święty Franciszek, czy to jest taki patron najważniejszy ogólnowłoski, czy tylko dla tej prowincji Umbria? Włoski. Święty Franciszek jest patron... Cały Włoch. Cały Włoch nie jest patron Asyżu. Święta Klara jest patron Asyżu. Ale święty Franciszek jest patron Włoch. Cały Włoch. Także i stąd pewnie pomysł na pierwszy twój film. O, żeby to było o świętym Franciszku, czy o rocznicy 850. rocznicy pierwszej szopki Bożonarodzeniowej w Greccio. Co było powodem, że pierwszy film, który zrobiłeś jako reżyser, scenarzysta, aktor i Beata, jest właśnie o tym, czy to było ważniejsze? Sognavo di fare un film da 30, su Francesco d'Assisi da 30 anni. E
marzyłam o tym, żeby zrobić film o świętym Franciszku od 30 lat. Avevo 18 anni quando ho incontrato Francesco, mi ha cambiato la vita, è la persona più importante della mia vita da quando avevo 18 anni. Kiedy miałam 18 lat, poznałam świętego Franciszka i od tego czasu jest dla mnie najważniejszą osobą, odkąd miałam 18 lat. Quindi tutto quello che ho fatto nella vita l'ho fatto parlando di Francesco, il giornalista, lo storico, il direttore di festival, perché dal 2006, dall'anno in cui siamo gemellati con Zamosh, noi facciamo anche un focus su Francesco, quindi tutte le cose che io ho fatto nella vita le ho fatte su Francesco, quindi anche un film non potevo che farlo su Francesco. Wszystko to, co robię w moim życiu profesjonalnym, prywatnym, jest związane ze świętym Franciszkiem, również festiwal, dlatego no, z okazji 800 lat. 800 lat temu, z tej okazji właśnie no, trzeba było zrobić film. 800. No ale nie, to sprawdzimy, bo każdy z Państwa sprawdzi. Równo 800. Dobrze, przyjmujemy tę wersję. Armando nie wiedział, czy ja tłumaczę 800 lat Big Red, czy 18 rozumiem. Lat. 800 lat Greccio była, scusa, è stata la scusa. To była wymówka. 800 lat rocznica, 800 lat założenia tej szopki w Greccio, to była okazja i też wymówka, żeby wreszcie zrealizować ten projekt, który tak naprawdę narodził się 30 lat temu. La sceneggiatura, lo scenariusz, primo elemento, il racconto del Natale di Greccio, l'ho scritto 26 anni fa. Scenariusz, czyli pierwszy element scenariusza, pierwsze opowiadanie o szopce w Greccio napisał 27 lat temu. Il più recente, il più recente 10 anni fa. A ostatni, czyli taki najświeższy, napisał 10 lat temu. Quindi ci ho lavorato a questo progetto per tantissimi anni. Qui abbiamo anche presentato, credo, sì, questo festival abbiamo presentato 10 anni fa un cortometraggio tratto dal mio stesso testo. Czyli ten projekt rodził się przez wiele, wiele lat i 10 lat temu Arnaldo był tutaj na festiwalu i pokazał jedną część, film krótkometrażowy, który jest elementem całego projektu. Ale nie był reżyser, był tylko scenarista ten krótkometrażu. Quindi era un grande sogno fare un film in generale, perché mi occupo di cinema da tanti anni, ma era anche un grande sogno fare un film su Francesco, soprattutto per raccontare questo suo aspetto umoristico, su cui ho fatto anche la tesi di laurea. To było wielkie marzenie od wielu, wielu lat i pracował nad tym przez wiele lat. Chciał przede wszystkim pokazać Franciszka z humorem, jako osobę, która miał wielkie poczucie humoru. Tym Arnaldo, tym tematem i aspektem osoby świętego Franciszka Arnaldo zajmował się już dość dawno temu, napisał właśnie magisterkę w tym temacie. Quindi non è che volevo fare un film e ho deciso di parlare di Francesco e del presepio. Volevo parlare di Francesco e ho deciso di fare un film. A więc nie było tak, że trzeba było zrobić film i była decyzja podjęta, że zrobimy to o świętym Franciszku. Nie, najpierw był święty Franciszek, a potem narodził się pomysł, żeby zrobić też film. Teraz może przejdziemy do obsady aktorskiej. Święty Franciszek zagrał Franciszkanin, czy dobrze wiem? Tak. Alessandro Brustenghi, tenor, bardzo ważny, on zrobił 5 płyty z Decca.
wydawnictwa Dedeka, registrato negli Abbey Road Studios, quindi è un cantante famoso in tutto il mondo. Wokalista znany na całym świecie, występuje na całym świecie, tenor, znany także jako głos Asyżu. E avere un frate è la prima volta, in realtà è la seconda volta nella storia del cinema che un frate vero interpreta Francesco. La prima volta è stato nel Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini. To jest tak naprawdę drugi raz, kiedy Franciszka gra prawdziwy brat franciszkanin. Pierwszy był to w filmie Rosselliniego. Nasz jest drugi. Però posso vantare un primato. La differenza fra questo film e Francesco Giullare di Dio è che in Francesco Giullare di Dio Francesco è un personaggio minore, cioè i veri protagonisti sono altri frati. E questo invece è un film tutto centrato su Francesco ed è stata una sfida molto delicata, perché il motivo per cui anche Rossellini non aveva potuto parlare tanto di Francesco è che c'è un'immagine molto stereotipata su Francesco e è sempre un po' pericoloso cambiare questa immagine perché i frati si possono arrabbiare. Jednak w naszym przypadku my mamy przewagę przed Rossellinim, nad Rossellinim, z tego względu, że u Rosselliniego było, większość byli to bracia. U nas występuje nie tylko brat franciszkanin, ale należy do zakonu braci mniejszych. Augmenty Questo è il primo film in cui Francesco viene interpretato da un vero frate ed è il protagonista assoluto del film. A i oprócz tego, że mamy właśnie franciszkanina, jest on też protagonistą, czyli głównym bohaterem. Nie jest tylko jedną z postaci, wielu postaci, ale jest pierwszoplanowy. Questo è stato reso possibile dal fatto che Alessandro non è solo un frate, ma anche un artista. Penso che un frate normale non sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto Alessandro, perché era una cosa molto difficile, un lavoro molto difficile. Mieliśmy to szczęście, że oprócz tego, że Alessandro Brustenghi jest nie tylko bratem franciszkaninem, jest też artystą, a więc jest przyzwyczajony do występowania. I no, dzięki temu nam się udało. E l'altra cosa che volevo dire prima è che è molto pericoloso dare una visione innovativa di Francesco, perché si possono far arrabbiare i frati. E qui i frati ci hanno controllato dall'inizio alla fine e sono stati contenti, quindi una grande soddisfazione anche il fatto di aver fatto un Francesco molto diverso da quello che si vede di solito, ma che è piaciuto molto ai frati francescani. Mieliśmy jeden duży problem. Baliśmy się, jak zostanie ten film odebrany przez franciszkanów, dlatego że chcieliśmy pokazać mieć inne spojrzenie na Franciszka. Zazwyczaj jest okazywany w pewien stereotypowy sposób. Myśmy chcieli pokazać Franciszka z humorem i przez to mieliśmy obawy, jak zostanie on odebrany przez braci franciszkanów. Podobało się. Jeszcze może do obsady, bo wiem, że kluczem do obsady był jakiś klucz do obsady. Mówiliście, Beata, może. To jest trudne pytanie, bo il cast è stato scelto in modi molto diversi. Francesco è stata un'idea di Beata, lei ha detto perché non proviamo a chiedere a Alessandro, che vive adesso a Terni, anche se è stato per tanti anni ad Assisi, e è stata un po' una follia, un'intuizione sua, io ho detto sì, siamo matti, facciamolo, e lui ha accettato e i frati hanno accettato. Aktorów wybieraliśmy w różny sposób. Znaczy nie do końca wybieraliśmy, bo Franciszka wybrałam ja,
ponieważ mi się zawsze bardzo podobał jego głos, ja uwielbiam muzykę, którą tworzy, a ponieważ ja dołożę trochę od siebie też. Jak się pierwszy raz poznaliśmy, Arnaldo mi rzucił takim dziwnym komplementem i powiedział: o, jesteś taka piękna jak święty Franciszek. Masz 1,50 m w kapeluszu. A więc u mnie, w pamięci mi się wyryło to, że święty Franciszek był dosyć niski. Brat Alessandro jest mojego wzrostu. Ja dzisiaj mam dosyć wysokie buty, a więc no jest mojego wzrostu. To widać. Do tego jest osobą bardzo ciepłą i ja go pierwszy raz zobaczyłam jako muzyka, pomyślałam właśnie: o, idealny święty Franciszek. I kiedy właśnie Arnaldo szukaliśmy, kto mógłby zagrać, padło na... Ja zasugerowałam właśnie Alessandro i Arnaldo zaakceptował, bojąc się troszeczkę, dlatego że to nie aktor. A żeby zagrać Franciszka, żeby zagrać tak trudną rolę w inny sposób niż wszyscy go znają, no to potrzebny był dobry aktor. Mieliśmy szczęście. Gli altri attori, la scelta è stata di prendere tutti attori professionisti affermati, quindi c'è Mauro Cardinali, l'attore che fa frate il professore, che ha fatto Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Jacopa, Giordano, tutti, Luisa, lavorano tutti, sono tutti attori che lavorano in cinema, teatro. Chcieliśmy mieć aktorów profesjonalnych i pośród nich jest wielu właśnie bardzo dobrych aktorów z Umbrii, związanych z Umbrią. Między innymi profesora, tego, który wymieniał się właśnie habitem, ten wysoki aktor, jest aktor z Umbrii, który występował w ostatnim Indiana Jonesie. Oprócz tego jest Luisa Borini, która grała Clarę. Przewoźnik to też jest dosyć dobry aktor teatralny, filmowy, a więc to są aktorzy profesjonalni. Ma sono anche tutti amici. Ovviamente il film aveva un budget molto basso, quindi non si poteva fare un film se non con la passione, con l'amicizia. Quindi sono tutti professionisti, ma sono anche tutte persone con cui, anche grazie al festival, anzi quasi tutti grazie al festival, abbiamo conosciuto, abbiamo stretto un rapporto di amicizia vera e quindi sono stati molto disponibili a partecipare a questo film. In più, ovviamente, le parti minori erano anche affidate a non professionisti. Frate Angelo è il produttore del film, che è un altro frate vero, un frate cappuccino. Poi c'è Beata che fa una monaca, io faccio un frate. E poi ci sono anche degli attori dilettanti che fanno piccole parti. Oprócz tego, że chcieliśmy mieć aktorów profesjonalnych, głównym problemem był budżet. Budżet był bardzo franciszkański i tylko dlatego, że my od wielu lat prowadzimy festiwal filmowy. Ci aktorzy to są nasi przyjaciele i tak naprawdę wystąpili w filmie dlatego, że ich znamy, dlatego, że się przyjaźnimy, dlatego, że też im się podobał ten projekt. I to tyle, jeżeli chodzi o profesjonistów. Oprócz tego wszyscy krewni znajomi Królika, czyli Arnaldo też ma swoją maleńką rolę, ja tak samo. Ludzie, którzy z nami organizują festiwal, nie są aktorami, wystąpili w tym filmie. Każdy dołożył coś tam swojego. Angelo. A, i oprócz tego dosyć dobrym aktorem, jak się okazuje, jest Angelo, czyli Angelo Gatto, franciszkanin, kapucyn, który jest też producentem. To ten z brodą, który wiecznie chodzi z Franciszkiem. Nie jest aktorem profesjonalnym, ale przynajmniej jeżeli ktoś zna dobrze włoski, to może się zorientować, że dosyć dobrze zagrał. Jak na pierwszy raz. Za chwilę dam mikrofon Państwu, żeby zadawać pytania. Ja jeszcze tylko jedno o w jakim miejscu był kręcony, gdzie to jezioro, czy to jest Umbria, czy inne miejsce, także jakbyście mogli
umiejscowić plan filmowy, gdzie były kręcone zdjęcia. Tu, quasi tutto in Umbria. Allora, il Greccio oggi è completamente diverso. Dove stava la grotta adesso c'è un santuario, c'è una chiesa, quindi non potevamo girare a Greccio perché non c'è più niente di medievale a Greccio. Prawie wszystkie miejsca znajdują się w Umbrii. Greccio obecnie jest całkowicie innym miejscem niż w średniowieczu, a więc nie nadawało się na lokalizację. Jedynym miejscem, o którym nie wspomniał Arnaldo, a dodam, że jedyne miejsce, które nie znajduje się geograficznie na terenie Umbrii, to są sceny, które były kręcone z rybą, ponieważ ze względu na dobrostan ryb, musieliśmy nagrywać tą scenę w miejscu, gdzie po prostu hoduje się pstrągi. Mieliśmy 3 pstrągi, 3 aktorów, które były pod ochroną, pod opieką profesjonalnych hodowców pstrągów. I ekipa filmowa oszczędziła. Tak. Mieliśmy właśnie co jakiś czas wymieniać właśnie rybę, ponieważ one muszą cały czas pływać, mieć bieżącą wodę. Myśmy kręcili to latem, a więc było dosyć ciepło. Co jakiś czas wymienialiśmy rybkę, były 3. I z tego względu musieliśmy to kręcić na granicy Umbrii i Lazio. Nie tłumaczyłeś, co ja mówiłem. Nie, dodałam od siebie. Dobrze. Bardzo proszę. Chciałabym bardzo gorąco podziękować za to przedstawienie biedaczyny z Asyżu, świętego Franciszka, właśnie w taki sposób, jak pan to zrobił. Dla mnie jest to film o takiej radości z Bożego Narodzenia. Jak trzeba przeżywać Boże Narodzenie, będąc w stanie duchownym. I tutaj widzimy, jak genialnie pan przedstawił szczęśliwego kapłana. Ale również jak każdy człowiek powinien przeżywać radość Bożego Narodzenia. Też w tym filmie ujmujące jest to, że tak pięknie w jednej ze scen pokazał pan pokorę świętego Franciszka, kiedy współbrat z zakonu próbował troszeczkę podnieść status tego zakonu. Święty Franciszek w genialny sposób, zresztą świetny mówca, świetnie tutaj też pokazany jest ten wokal, sprowadził brata jakby na ziemię. Nie wiem, czy to jest istotne dla państwa, ale ja może powiem, że w tym roku Orszaki Trzech Króli, które w Polsce odbyły się w 900 miejscach, a na świecie około 1000, przechodziły z hasłem w hołdzie właśnie dla świętego Franciszka z racji tej 800. rocznicy budowy tej pierwszej szopy betlejemskiej. Także osobiście bardzo panu dziękuję za taki sposób przedstawienia świętego Franciszka z humorem, ale też z wielką wiarą, pokorą i radością właśnie tego stanu kapłańskiego. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Prosimy bardzo. O, jest pan. Ja bardzo króciutko, tylko jedno zdanie. Chciałem powiedzieć, że gratuluję bratu Rufinowi, że tak wspaniale się wcielił w postać reżysera filmu. Chciałam podziękować szczególnie za tą warstwę muzyczną, ponieważ jestem muzykiem, związanym też z badaniem muzyki dawnej. I bardzo dziękuję za to właśnie średniowieczne pieśni łacińskie i w przepięknym wykonaniu. Także to jest jakby dodatkowa warstwa, wartość tego filmu. Także bardzo gratuluję. Może ja państwu dopowiem, bo ja bohatera filmu brata zakonnego poznałem nie w tej roli. Służył do mszy i śpiewał w kościele franciszkańskim w Terni. I no, bywając w Terni, właśnie chodzę do tego kościoła i ten brat zawsze służy do mszy. Także to Arnaldo go przedstawił jako wybitnego artystę i tak dalej. Na pewno takim jest, ale jest przede wszystkim bratem franciszkaninem i ma swoje zadania i obowiązki i służy w kościele.
To tak, żeby Państwu powiem moje spostrzeżenie na temat właśnie Franciszka. Ja bardzo się cieszę, że Arnaldo przywiózł nam ten film, że wzbogacił nasz sakrofilm o taką nową, ciekawą rzecz. Bardzo mnie zaskoczył pozytywnie, choć wiedziałem, że Franciszek jest jego miłością życia i teraz pracuje u Franciszka. Sulla corona sola posso dire una cosa. Riguardo alla musica, è stato fatto un lavoro molto in poco tempo, molto grande, da tre persone diverse, perché appunto Alessandro, oltre a cantare e a scegliere, quindi Alessandro ha scelto i canti e ha cantato questi canti. A proposito musiki, dziękuję bardzo za pani uwagę. Jeżeli chodzi o muzykę, powstawała ona w bardzo krótkim czasie i muzykę, właśnie te pieśni średniowieczne, wybrał właśnie Alessandro. Dla nas to był niesamowity cud, że udało nam się współpracować z nim i dzięki temu, że właśnie mieliśmy Alessandro z nami, udało nam się poskładać to wszystko, a muzykę tworzyły trzy osoby. Paolo Panigoni, che ha composto la musica originale del film, invece che accompagna le immagini, ha anche lavorato sulle canzoni di Alessandro, perché durante la messa ci sono dei canti che Alessandro ha cantato dal vivo nella grotta e poi Paolo Panigoni ha musicato, ci ha messo sopra la musica in fase di post-produzione, quindi sono canti suonati dal vivo, non in studio, a cui è stata aggiunta la musica dallo stesso autore della colonna sonora. Szefem, człowiekiem, który stworzył muzykę do filmu, to Paolo Panigoni. On, ponieważ myśmy nagrywali wszystko na żywo, nie było nagrań studyjnych, on musiał na wszystko to, co myśmy nagrali właśnie w tej grocie, nałożyć muzykę. Między innymi po to, żeby zagłuszyć jakieś tam dodatkowe dźwięki i to, co było nieczyste, ale wszystko było na żywo. Myśmy akurat tą scenę w grocie nagrywali w nocy, czyli te pieśni ostateczne. Alessandro po całym dniu pracy odśpiewywał o 3 nad ranem. Alessia Minigucci è una soprano di Terni, anche lei che ha cantato il canto finale sempre dal vivo nella grotta. Jest tam też głos żeński, sopran, Alessia Minigucci, ona też właśnie wszystko odśpiewała tak naprawdę na prędce, na żywo, bez przygotowania, spontan. E in più Maria Luna Cipolla, che è l'autrice delle canzoni originali del film, la canzone che apre il film e anche la canzone che chiude il film sui titoli di coda, è sempre una lauda medievale riarrangiata in chiave folk da Maria Luna Cipolla e Emanuele Cordeschi, che sono anche loro due giovani cantanti e cantautori ternani. Trzecią osobą, która dołożyła tony pracy do tego filmu, to Maria Luna Cipolla. Ona wykonała piosenkę, która jest na początku filmu, tam gdzie jest właśnie animacja. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, że to było robione z piasku. Maria Luna Cipolla zaśpiewała i zagrała początkową piosenkę i też laudę średniowieczną na sam koniec. Była ona przerobiona na styl średniowieczny, zagrała to i zaśpiewała razem z naszym przyjacielem Emanuele Cordeschi. Który tak podobno, przy okazji, Emanuele Cordeschi ma korzenie polskie, jego rodzina prawdopodobnie pochodzi z tego regionu. Tak twierdzi rodzina. Proszę bardzo. Posso dire, a rispondere alla domanda di prima che non abbiamo risposto, il film è stato girato, quindi la grotta di Greccio e anche il convento di Greccio sono stati girati a Narni e gran parte del film è stata fatta all'interno dello Speco francescano di Narni,
che è un luogo, un eremo dove Francesco ha vissuto per un periodo, quindi non abbiamo girato a Greccio, ma abbiamo girato in un luogo dove ha vissuto Greccio, dove ha vissuto Francesco. Wracając jeszcze do lokalizacji, nie kręciliśmy nic w Greccio. Greccio otworzyliśmy w Speco. Speco znajduje się niedaleko miejscowości Narni i to jest miejsce, gdzie żył, modlił się święty Franciszek. W filmie widać dwa ujęcia. Jest taka malutka, jest tył kościółka, który znajduje się nad monasterium. W tym kościółku znajduje się prawdziwe łóżko świętego Franciszka. I tam graliśmy też, nakręciliśmy też scenę świętej Klary. La cosa molto bella è che noi abbiamo fatto dormire Chiara in un luogo a fianco, proprio accanto a questa chiesetta dove abbiamo girato, dove abbiamo creato San Damiano, c'è il posto dove dormiva veramente Francesco. I właśnie w tym kościółku, gdzie nagrywaliśmy, gdzie znajduje się łóżko świętego Franciszka, jest przy kościółku doczepiona taka mały pokoik, w którym spał święty Franciszek. Modlił się w miejscu, gdzie myśmy nagrywali sceny, gdzie spała święta Klara. L'abbiamo messi vicini. E il lago di Piedilugo invece è l'unico luogo dove abbiamo girato nel posto reale. Francesco ha attraversato questo lago di Piedilugo che è vicino Terni per arrivare a Greccio e noi abbiamo girato proprio nel luogo dove Francesco è stato. Jezioro to jezioro niedaleko Terni, nazywa się Piediluco i to jest jedno z miejsc, które tak naprawdę odbywała się cała historia w tym miejscu. Franciszek musiał przepłynąć przez to jezioro, nie wiem dokładnie czy w tym samym miejscu, musiał przepłynąć przez jezioro, żeby dotrzeć do Greccio, a więc na faktach autentycznych, jak to się mówi. E possiamo aggiungere anche che la voce del pesce è di Francesco Salvi, che è un comico molto molto famoso in Italia, è anche un amico, è stato il nostro testimone di nozze, quindi sono riuscito a coinvolgerlo. Głos ryby to głos komika dosyć znanego, popularnego we Włoszech, Francesco Salvi, który też użyczył głosu tylko dlatego, że jest naszym dobrym znajomym, był nawet świadkiem na ślubie. Bardzo dziękujemy za film, Beato, Arnoldo. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na 28 Sakrofin. Dzisiaj rozpoczęliśmy bardzo mocno, ale następne pozycje nie są gorsze. Także zapraszamy serdecznie.